31 gmin i 1831 gospodarstw. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie doraźnej pomocy dla powodzian. Na wsparcie w wysokości 4000 zł może liczyć każdy, kto ucierpiał w związku z intensywnymi opadami deszczu, które przeszły nad krajem w ubiegłym tygodniu. Magda Sincewicz. Pieniądze z budżetu województwa trafią do samorządów, które będą odpowiedzialne za wypłacanie pomocy finansowej poszkodowanym. Oprócz tego powodzianie mogą liczyć na pieniądze z rządu, zasiłek powodziowy w wysokości 2000 zł oraz wsparcie doraźne w wysokości 8000 zł. Wszystko tak jak pieniądze rządowe, tak samo i te przez swoje gminy, gminy ośrodki pomocy społecznej ludzie mają składać wnioski. Dzisiaj nam bardzo zależy na tym, żeby one były bardzo szybko rozpatrywane, bez zbędnej zwłoki, bo to najważniejsze, by ta pomoc dotarła jak najszybciej. Tu liczy się każdy dzień, każda godzina. Z powodu intensywnych opadów deszczu w regionie uszkodzone zostały 3022 budynki mieszkalne, 136 budynków użyteczności publicznej, 156 gospodarczych, 553 drogi, 95 mostów, 303 szkoły oraz 91 przedszkoli. Natomiast w przypadku osób, które ucierpiały w wyniku, których domy i pomieszczenia gospodarcze ucierpiały w wyniku powodzi, w przypadku zabudowań gospodarczych mówimy o możliwości wsparcia na poziomie 100 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku domów, budynków, w których mieszkali ludzie, mówimy o wsparciu w wysokości 200 tysięcy złotych i takie pieniądze będą też wypłacane. Mamy w tym momencie pełną współpracę z ministerstwem. Nasze potrzeby finansowe są w pełni zaspokajane. Wnioski mieszkańców, które wpływają do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wnioski o pomoc, które za pośrednictwem samorządów wpływają do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, są realizowane w ciągu jednego dnia i wsparcie finansowe jest wypłacane samorządom w ciągu jednego dnia, czyli tego samego dnia, w którym wpływa wniosek. Jak zapowiadają władze województwa śląskiego, w przyszłorocznym budżecie województwa zaplanowane zostanie wsparcie dla gmin najbardziej dotkniętych powodzią. Konkretne decyzje zapadną po oszacowaniu strat.